Słuchasz pierwszego na świecie radia Horeca. Eksperci o biznesie Horeca. Travel and Nice. Dzień dobry, Weronika Goworowska. Witam w kolejnym odcinku audycji Goście Horeca Radio. Dziś odwiedził mnie Norbert Redkie. Cześć Norbert. Cześć. Grupa Warszawa. I dzisiaj sobie porozmawiamy w ogóle o koncepcie, projekcie, o tym, czy w ogóle myśleliście, żeby robić gastro. W skład grupy Warszawa, no to pierwsza była Warszawa po Wiśle, zgadza się? Zgadza się. Syreni śpiew, teraz reaktywacja Syreniego śpiewu, reopening. Dopiero co. Dopiero co. Welesa Nowogrodzkiej i Biała. Tak. No to zacznijmy, Norbert, od początku w takim razie. Jak pojawiał się koncept Warszawy po Wiśle? Tak jak już zapytałam, w ogóle myśleliście o gastronomii? Myślałeś o tym, żeby robić coś takiego? Zupełnie nie myśleliśmy o tym, żeby otwierać gastronomię. No to świetnie. No to koniec. To dziękujemy. To by było na tyle. Ja w 2007 roku, czy 8, nie, w 7 roku wróciłem do Polski z Anglii, gdzie studiowałem przez rok. I mi się bardzo nudziło po prostu w Warszawie. Stwierdziłem, że coś muszę ze sobą zrobić. I znalazłem opuszczone kasy dworca Warszawa po Wiśle. Mhm. Okazało się, że jest rozpisany przetarg na ten budynek i wystartowałem w tym przetargu, licząc na to, że otworzę tam klubo-kawiarnię, zarabiając wódką tak naprawdę na kulturę. Ja wtedy byłem niespełnionym artystą, miałem ogromną potrzebę szerzenia szeroko pojętej kultury miejskiej. Artystą to znaczy? To znaczy, ja zawsze chciałem coś tworzyć. W Londynie też chciałem studiować fine art. Nie dostałem się na fine art, właśnie dlatego wróciłem do Warszawy. No i stwierdziłem, że się spełni po prostu szerząc kulturę szerszej publiczności w klubokawiarni, tak jak zresztą to widziałem w Londynie. Więc my chcieliśmy zarobić wódką na kulturę i tak powstała Warszawa po Wiśle. Warszawa po Wiśle, fantastyczny lokal, rzeczywiście już teraz taki absolutnie must have na mapie stolicy. Ostatnio byłam i muszę powiedzieć, że fantastyczna obsługa. Dziękujemy. Kobieta po prostu, która nas obsługiwała, no ma nieprawdopodobny dar do tego, żeby przekonać do kupienia tam wszystkiego, co tylko możliwe. No ale dobrze, no mamy Warszawę po Wiśle, czyli to był który rok? W 2008 wystartowałem w przetargu, 2009 otworzyliśmy... Czyli 10 lat. No 10 lat już teraz, długo. Kurczę, długo. Długo. Myślałam, że to krócej jednak, a to już 10 lat. Co dalej? Co było następne? Bo to jakby, no, z tego co widzę, to apetyt rósł w miarę jedzenia. Oj, zdecydowanie tak. Warszawa po Wiśle jest stosunkowo małym lokalem. Ma ogromny dach, ale mało tak, miejsca, ale środku, wewnątrz, a jeszcze miejsca do takiego, żeby spokojnie porozmawiać, by tam praktycznie w ogóle nie ma. Dlatego z Bartkiem, z którym otwierałem Warszawę po Wiśle, my żeśmy chodzili na bardzo długie spacery po Wiślu. No i w ten sposób dotarliśmy do parku Rydza Śmigłego. Znaleźliśmy dawną stołówkę, która była wtedy budynkiem należącym do SLD. I stwierdziliśmy, że to jest kolejny ten punkt, który chcemy PRL. Wbić, tak, PRL. Piękny PRL. Piękny PRL, piękny modernistyczny budynek, przeszklony, no niesamowity. Zresztą doceniony już w tej chwili, bo już teraz doceniony. Wtedy się nie dało go wynająć, musieliśmy poczekać 2 lata, aż SLD sprzedało cały kompleks. Jak tylko sprzedało, to akurat traf chciał, że byliśmy na kolejnym spacerze, weszliśmy po prostu do recepcji, zapytaliśmy, czy może tym razem nam wynajmą mu budynek. Okazało się, że tym razem tak. Tak. I dali nam numer telefonu, zadzwoniliśmy, miesiąc później mieliśmy klucze do budynku i otworzyliśmy tam Syreni Śpiew. I to był nasz drugi lokal w życiu, zupełnie inny koncept. Warszawa po Wiśle to mocno miejska taka miejscówka z kulturą. Syreni Śpiew to pierwszy whisky and cocktail bar na mapie stolicy. No i tam się trochę schody porobiło.
Nie, w tym budynku SLD. Zależy w którym momencie. Chodzi mi o ten moment, kiedy zaczęły być problem lokalowy właśnie, bo ja myślę, że tutaj... Dlaczego? No przecież zostalibyście tam. Oczywiście. Doskonały budynek. Doskonały budynek, doskonała lokalizacja. No absolutnie niesamowite miejsce. Natomiast my mieliśmy umowę podpisaną tylko na 2 lata. Później żeśmy co roku przedłużali tę umowę. No i trochę z dnia na dzień dowiedzieliśmy się, że już nam nie przedłużą umowy, dlatego że właściciel tego kompleksu chce w tym miejscu wybudować apartamentowiec. No miał plan, ale nie pykło, jak to się mówi. No nie wyszło, tam mieli perturbacje z konserwatorem zabytków, ale no, nam po prostu szkoda budynku. Od samego początku nam było szkoda budynku, jak on na początku niszczał, jak żeśmy chodzili po parku, żeśmy się przyglądali, potem my żeśmy go odnowili, znaleźliśmy w nim ukryte mozaiki, żeśmy odnowili te wszystkie mozaiki, potem żeśmy się stamtąd wyprowadzili i nawet jakieś pół roku temu trafiły do mnie zdjęcia na Instagramie, że ktoś się włamał do tego budynku. Wszystko to, co my żeśmy odnowili, jest teraz pomazane sprayem, połamane barierki. No, szkoda. To przykre, bo to tak naprawdę to dobrze by było, żeby... Ja gdzieś się doczytałam, że on miał być wciągnięty na... No, że tam konserwator jest na tym budynku w tej chwili. On miał być, potem nie był, potem nie znowu był. Ale jest problem ewidentny ze sprzedażą tego. On się stał chyba taką kością niezgody pomiędzy miastem, deweloperem. Ja już to nie chcę wnikać, to jest dla mnie zupełnie zamknięta historia. Syreni Śpiew znalazł sobie nowe miejsce. Tak, no udało nam się zachować tego ducha Syreniego Śpiewu i atmosferę, troszkę ją podkręcić i przenieść ją do fabryki wódek Koneser i tam reaktywować Syreni Śpiew i wszystko na to wskazuje, że z sukcesem. Że z sukcesem, jak było na otwarciu? Niesamowicie. To jest naprawdę... Pamiętam w 2009 roku, jak otwierałem Warszawę po Wiśle, to był taki moment, że my żeśmy całą Warszawę po Wiśle zasłonili taką wielką płachtą białą i żeśmy wyszli na jakieś 1,5 godziny przed otwarciem z Bartkiem poza tę płachtę. Tam stała moja babcia, babcia Bartka, dziadek Bartka i to chyba tyle. Nie wiem, czy Bartka tata był, już nie pamiętam, czy nie, moich rodziców nie było, oni byli wtedy za granicą. No i te 2 godziny później, jak ta kotara opadła, było 2000 ludzi na placu, to był absolutnie niesamowity moment. I bardzo podobne uczucie miałem teraz, już po drodze otworzyłem wiele lokali, ale miałem teraz na otwarciu Syreniego Śpiewu ponownym. Kolejka zawijała się przez cały plac Konesera, całe show, które udało nam się zorganizować wewnątrz, burleska, pokazy na kole, huśtawka, to wszystko naprawdę tworzy niesamowitą atmosferę. No i też widzę w tym nasze doświadczenie przez te ostatnie 10 lat zdobyte, że to już nie jest lokal robiony według jakiegoś widzimisia, tylko tam wszystko macie rzeczywiście jest tak, jest pomysł, jest przemyślana każda strefa w taki sposób, żeby goście mogli czuć się jak u siebie. No właśnie, macie jakiś taki plan, no bo jeszcze mamy Veles i Białą, tak, ale macie plan, żeby było tego więcej? Jakiś już uważacie, że ten know-how jest na tyle silny, że będziecie otwierać więcej lokali? My cały czas otwieramy lokale, część żeśmy pozamykali. W ciągu tych 10 lat żeśmy chyba tyle samo otworzyli, co zamknęli lokali. Natomiast Syreni Śpiew, zobaczymy, co czas pokaże. No, po pierwszy rok to jest rok testów, rok badania rynku, sprawdzania, czy wszystko działa tak, jakbyśmy chcieli działać. Jeśli ten rok kalendarzowy, który dla nas... się zamknie na przełomie 2020 i 2021 roku, zakończy się tak, jak na to liczę, no to wtedy będę chciał skalować Syreni Śpiew, skalować cały biznes i będę chciał rozwijać Syreni Śpiew już w kolejne lokale, ale sieć własną, czyli tak. w żadnej formie franczyzowej, tylko sieć własna. Co, na pewno w Polsce jako sieć własna, zobaczymy jak to będzie, jeśli nam się uda wyjść poza granicę Polski, to potencjalnie trzeba będzie pozyskiwać inwestorów, którzy będą lepiej rozumieli dany rynek, no ale to jest tak daleko przed nami, że jak na razie to jest w sferze marzeń. W tym momencie skupiamy się na tym, żeby obsługa była tam, gdzie powinna być, w lokalu w tu i teraz. No właśnie, o tym też porozmawiamy. Najpierw może zacznijmy od, żeby nie było tak kolorowo, to zacznijmy od tego, dlaczego zamykacie lokale. Jakie są powody? To zależy, który. Od takie pierwsze bolesne zamknięcie to były lody na patyku.
Ogromny sukces obok 6 na 12, przepraszam, Sam to się nazywa teraz, obok Samu na Powiślu. Ogromny sukces, ogromne kolejki po lody, coś naprawdę niesamowitego. Później problemy ze wspólnotą, problemy z panią prezes wspólnoty, niewywiązanie się ze strony wspólnoty z obietnic, co spowodowało konflikt wewnątrz spółki. Mieliśmy dodatkowego wspólnika akurat tam, więc wszystko po prostu się rozpadło. Trzeba było zamknąć lokal pod takim szyldem, jaki wtedy nosił Lody na Patyku. Nasz wspólnik został z tym lokalem, po roku go całkiem zamknął. Więc to było pierwsze bolesne zamknięcie. Podobnie było z Moderną w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Kawiarnia nastawiona po prostu na super ziarno, na super kawę. Natomiast okazało się, że jednak konkurencja w postaci okolicznych Starbucksów, Costa Coffee czy innych dużych sieciówek przy takim skupisku biur, no nie udało nam się wybić. To chyba jeszcze nie był ten moment, żeby konsument docenił. Żeby goście doceniali jakościową drogą, drogą kawę, na którą trzeba poczekać znacznie dłużej. Pewnie też nasze... Mieliście kopi luwaka? Tam nie mieliśmy. Nie mieliście. Nie mieliśmy. Okay. I kolejne takie zderzenie, to było zderzenie dosłownie z autobusem, to jest Euro 2012, może mogą mi się lata plątać, kiedy co robiliśmy, ale Euro 2012, współpraca ze stacją Balon, mieliśmy otwartą całą strefę kibica praktycznie pod samym stadionem, liczyliśmy na to, że będzie ogromny tłum, przewiną się setki tysięcy ludzi przez tę strefę kibica. Miasto pokierowało ruchem w drugą stronę, prawie nikt do nas nie trafił, więc wtedy też zrozumieliśmy, że to nie jest tak, że mamy jakąś receptę na sukces. Tak, że jest pomysł, bo pomysł może być doskonały, a może być tyle czynników dookoła, że... Dokładnie tak, no, nam się trochę wydawało, że jesteśmy takimi złotymi dziećmi gastronomii. Posłuchajcie sobie Warszawę, Powiślny, 2000 osób na placu, co piątek, co sobotę, kolejne tysiące osób. I tak jest cały czas, no już 10 lat. I 10 lat, rzeczywiście tam jest cała masa ludzi. I się kręci. Potem Syreni Śpiew, który rzeczywiście też pomimo tam pierwszych perturbacji jakichś, no, poszedł rzeczywiście ogniem. Stał się kultowym miejscem. No, to nam się wydawało, że my po prostu jakimś cudem wiemy, jak to robić. Tak. A potem żeśmy się zderzali. A potem okazało się, że po prostu... Znaczy, że wy wiecie, jak to robić, tylko że no, są inne czynniki, których też no, nie jesteście w stanie przewidzieć. Tak? Zdecydowanie tak. Potem jak zamknęliśmy Syreni Śpiew, to my mieliśmy, może nie my, może ja, bo to chyba był mój kompleks. Ja miałem kompleks życia nocnego, to znaczy ja robiłem lokale, które żyły w nocy, które sprzedawały alkohol, a sam uwielbiam gotować i miałem takie marzenie, że rzeczywiście trzeba robić restaurację, że restauracja jest świętym gralem i że to sprzedawanie wódki, koktajli, chociażby takie, które zdobywały nagrody, jak te, które serwujemy w Lesie. Jesteśmy jednym z najbardziej uznanych koktajl barów chyba w Polsce. I to jednak we mnie gdzieś siedziało, że kurczę, trzeba gotować, trzeba ludziom serwować jedzenie, trzeba ludzi karmić. Nie tylko poić. Tak, i to była zorza. I to było ogromne marzenie, bardzo przemyślany koncept, bardzo skalkulowany. Natomiast rozbiliśmy się o kuchnię. Okazało się, że potrafimy zarządzać świetnie barem, potrafimy robić super koktajle, ale nie potrafimy zarządzać po prostu kuchnią. Nie potrafimy liczyć food costów, nie potrafimy obsłużyć odpowiedniej ilości gości, żeby był odpowiedni obrót krzesła, tego typu rzeczy. Po prostu nie znaliśmy się na tym zupełnie. Potrafiliśmy optymalizować bary, żeby obsługiwały bardzo dużo gości jednocześnie, dosłownie tak, żeby każda sekunda się liczyła, ale nie potrafiliśmy optymalizować kuchni, więc to było pierwsze zdarzenie i Zorze zamknęliśmy w tym roku. Po 5 latach istnienia nie przedłużyliśmy umowy. Nie przedłużyliśmy też umowy, bo żeśmy się po prostu nie dogadali z właścicielem budynku, natomiast to była ciężka lekcja i nauka prawdziwej gastronomii właśnie w Zorzy. Nie myśleliście o tym, żeby poprosić o pomoc?
my żeśmy prosili o pomoc. Mieliśmy, na samym początku wyszliśmy z założenia, że skoro my tego nie umiemy robić, a są szefowie kuchni, którzy potrafią to robić, to udało nam się ściągnąć takiego szefa kuchni z Wielkiej Brytanii. No i to była chyba największa klęska nasza. Okej. Okay. W sensie, że... To ja tu czekam już. założenie, że ktoś w pełni zrozumie naszą wizję, będzie ją realizować i będzie mu zależało tak, jak nam zależy, no było błędem. I